Przewodniczący Ojcze Prowincjale, wespół z wikariuszem generalnym, tutejszym radnianym, drodzy bracia, w życiu zakonnym w kapłaństwie, szanowny panie prezydencie tutejszego miasta, ze współpracownikami, członkowie rady, myślę, że są inni też tak samo odpowiedzialni za bezpieczeństwo, za rozwój tego miasta i upiększanie. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiam gorąco także wszystkich mieszkańców, zwłaszcza tu obecnych, tych, którzy bardzo wiernie starają się wypełnić swoje obowiązki w stosunku do Pana Boga i w stosunku do Ojczyzny. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich tych, którzy strzegą tego miasta, proszą się o rozwój. Przedstawicieli kultury, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia. Pozdrawiam bractwo rycerskie, co prawda reprezentowane jest przez jednego wybitnego przedstawiciela, ale myślę, że kiedyś Biały Podlaski się rozwinie i będą ludzie mogli przypominać sobie dawne czasy, kiedy prace grupowe odgrywały bardzo poważną rolę. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, teraz prawda, bardziej może taką kulturową, ale tak dobrze jest przypominać sobie dawny czas. Po to, żeby nie przegapić niczego, co nasi poprzednicy kiedyś wypracowali, co przemyśleli, co pobudowali, co nam podpowiadają także za grobę. I chciałbym też serdecznie pozdrowić dzieci. Nie za dużo ich tutaj biega, a nie zapominajmy, że święto to jest patronem dzieci i że odbywa się też olejem namaszczenia czy poświęcenie dzieci w związku z tą uroczystością. Pozdrawiam bardzo młodzież, serdecznie pozdrawiam moje uczennice i uczniów poprzez 9 lat, a były takie tygodnie, że około 1000 było uczennic, uczennic i uczniów, 40 godzin. Myśmy tutaj w tym kościele w podziemiach, w drewnianej sali, na rocznych takich komórkach początkowo, tutaj żeśmy je przygotowywali do odpowiedzialnego życia. Do tego, żeby w tych mrokach, jakie wtedy panowały, nie zatracili wrażliwości na prawdę i wrażliwości na sprawiedliwość i na uczciwość, na te wartości, które są niezbędne, aby każdy naród mógł się podrywać, mógł się odradzać. I że to, że cieszymy się, iż od 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, my wiemy dobrze, że to nie oznacza, że przez 100 lat od strony zewnętrznej byliśmy niepodległi. Na pewno większość naszych rodaków była niepodległa duchem przez wszystkie te czasy, a od strony strukturalnej tak to nie wyglądało. Kiedy jesteśmy dzisiaj tutaj, jak zapowiedziałem, dziękując Panu Bogu za ten Kościół, za to świadectwo, jakie z niego płynie ku nam, a także za to, że po tych trudnych czasach, bardzo trudnych czasach, kiedy to likwidowano wspólnoty zakonne, zlikwidowano także ten franciszkański zakon zwany reformatami naszych braci, po powstaniu styczniowym, a więc zamieniono wtedy na Cerkiew Prawosławną, to trwało od 1870 roku 1938 nawet do 1914 do wybuchu I wojny światowej. A potem powrócił tutaj liturgiczny obrzęd katolicki. Zaczęto tak w miarę możliwości odnawiać ten Kościół, przygotowywać do różnego rodzaju spotkań.
poza czarskich czasów i zapruskich, wszystkie zakony zostały zlikwidowane. Pozostało tylko staruszków na wymarcie. Nie było komu objąć ich pracowni. Dlatego diecezja zadecydowała, że ten kościół będzie służył dwóm wspólnotom. Wojsku Polskiemu, dlatego przez 20 lat niepodległości pierwszej to właśnie tutaj parafia pod wysłaniem Krzyża Świętego miała wszystkie swoje nabożeństwo, to wojsko się gromadziło i oczywiście także, że będzie to kościół szkolny. To wtedy właśnie pojawił się ksiądz Leśniewski, który tutaj uczył. To był malarz w korytarzu klasztornym, można dostrzec niektóre jego obrazy, które się uratowały. Zginął śmiercią męczeńską, wywieziony do Dachau. I po pierwszej wojnie światowej przybywa tutaj postać bardzo nam bliska, ksiądz Bratbar Wasiewicz. Trzeba dziękować Panu Bogu za to wszystko, co ksiądz Bratbar Wasiewicz tutaj zrobił. Najpierw pożywił nauczanie religii. Rzeczywiście wziął ze sobą wspaniałego ducha, co więcej. To właśnie on też nawet był przez jakiś czas odpowiedzialny za harcerstwo. A harcerstwo w naszej ojczyźnie, w naszej historii odegrało ogromną rolę. Dopóki mogło być, dopóki mogło być sobą, dopóki nie było sterowane, czy też dopóki nie utrudniane, aby mogły wypełniać kodeks harcerskiego posłannictwa. Niemniej jednak się sprawa robił wszystko, aby dopomóc. Chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kiedy patrzymy na ten kościół z zewnątrz, o te drzwi główne, to myśli nam się wydaje, że to jest wszystko taka odległość, zawsze tak wyglądała. Tymczasem do momentu, kiedy po pierwszej wojnie światowej zaczęto było dużo zniszczeń, a więc kiedy tu trzeba było remonty robić, a tu istniała ściana, gdzie teraz są te balaski, przede mną 2 metry, to była ściana dołu do góry. Ołtarz tam znajdował się wcześniej. A tutaj mamy 3 kondygnacje. Pierwsza kondygnacja to zakrystia była. Druga kondygnacja to był chór zakonny, gdzie się modlono. I trzecia kondygnacja, tam wysoko dostrzegamy te postacie. Widać z góry, że to są postacie myślicieli, bo tam była biblioteka. I to świadczy. Oczywiście, że ta biblioteka wypełniała swoją misję, pouczając tych, którzy tu pracowali i mieszkali, tej mądrości, o której dzisiaj żeśmy słyszeli. Niestety, praktycznie niemal cały księgozbiór został wywieziony do Lublina. Można czasami odnaleźć jakieś książki z tej biblioteki, no ale żeby ich odzyskać, to nie takie to wszystko łatwe. Dlaczego właśnie do tego nawiązuję? Bo ksiądz Bratbar Wasiewicz kładł duży nacisk na taką formację duchową, intelektualną, żeby przygotowywać nie od strony wiedzy, samej wiedzy, bo to jest różna sprawa, bo wiedza może być oczywiście duża, wiedza może być mniejsza, zależy od tego, jakie kto ma możliwości, ale istotą na osobowości ludzkiej dla nas, dla naszego wychowania jest mądrość. I no właśnie myśmy to słyszeli. I święty Antoni, który jest patronem od dawna, od czasu, kiedy to siostra Sobieskiego, zamężna Zaradziwiła, przyczyniła się do powstania tej świątyni pod koniec XVII wieku. Od tego czasu ten kościół poprzez świętego Antoniego, jak gdyby przypominał o znaczeniu i wadze mądrości. Mądrości, która jest niezbędna dla nas. Przypominał, ale gdy się ukazywał jej piękno. Bo to jest ważne, żebyśmy dostrzegali, czymże ta mądrość jest. Właśnie w dzisiejszym czytaniu brewiarzowym znajdziemy piękną definicję. Mądrość jest wspaniała i niewinna. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją nie mówią. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedzą ją tych, co jej pragną. Pierdali się ją poznać. To dla niej wstanie po świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się troską zbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka
tych, co są i objawia się łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Ten fragment to właśnie przeznaczony na dzisiejszą uroczystość świętego Antoniego. Dlatego, że święty Antoni żył bardzo krótko. Urodził się w 1191 roku. Zmarł w 40 roku życia, a więc 1200 będzie już tak, 31 roku, 40 lat jest zaledwie. I przecież wtedy nie było takich możliwości rozwijania się intelektualnego, a jednak pochodząc z Portugalii, wstąpił do zakonu kanoników regularnych. W Polsce takich klasztorów jest niewiele, można spotkać w Krakowie. Jednak kiedy dowiedział się o pierwszych franciszkanach, którzy wyruszali z misjami do muzułmanów i którzy zostali zamordowani, tak się tym przejął, że postanowił także wyruszyć na misję. Ale Pan miał stosunku do niego inne plany. Wsiadł na statek i ten przeciwna rzecz. Takich huraganów nie było, ale wtedy jakiś huragan się pojawił, który ten statek gdzieś tam pod Gibraltarem przerzucił aż pod Sycylię. Wylądował na Sycylii, a potem na Półwyspie Apenińskim, czyli we Włoszech. I znajdując się tam, no jakoś franciszkanin zamieszkał i zaczął spokojnie pracować i żyć. Kiedy w pewnym kościele, w pewnej parafii zabrakło kaznodziei z powodu choroby, więc przyjechali ci ludzie prosząc, żeby z braci ktoś przybył do nich i odprawił to nabożeństwo, wygłosił Słowo Boże. No więc tak świadomo, z nienacka, to wszyscy się zastanawiali, ale w końcu Pan los na Antoniego pojechał. I tam się okazało, że jest wspaniałym zakonnikiem, że jest cudownym kaznodzieją, że potrafi przemawiać, potrafi poruszać, potrafi docierać. I od tej pory zaczyna się droga kaznodziejska świętego Antoniego. Przede wszystkim na terenie Italii, na terenie Włoch, ale także i na terenie Francji. Francji również to bardzo owocnie tam pracował. Do tego stopnia tego praca była bardzo taka wdzięczna, że nawet święty Franciszek nadzorował teologię zakonu. A więc tym, który jak gdyby był głównym takim naukowcem, który jednocześnie przygotowywał do poznania tych prawd chrześcijańskich dla wszystkich, którzy będą z nim się spotykali. I tak rzeczywiście był święty Antoni pełen tej wrażliwości. Ale ten sam święty Antoni był niesłychanie pełen wrażliwości na biedę. I stąd też, kiedy trzeba było, to starał się dopomagać. I dlatego też my w różnego rodzaju trudnych sytuacjach, kiedy o czymś zapomnimy czy zgubimy, to my zwracamy się do świętego Antoniego. Czasami oczywiście może nawet nie spełni się nasze prośby, bo święci, kiedy o coś proszą, czy za czymś się wstawiają, to tylko wtedy, to jest jedyny warunek, że to jest ten dobry, że to jest uczciwe, że tam nie ma ani cienia jakiegokolwiek grzechu. To tam jest coś takiego, co właśnie wypływa z tej mądrości tak bardzo potrzebne. A jak my możemy tej mądrości nabywać? To właśnie święty Antoni nas uczy. To przede wszystkim zwracanie się do Ducha Świętego. Mamy rok szczególny, kiedy chcemy, żeby Duch Święty był dla nas coraz bliższy, żebyśmy mogli zwracać się w różnych okolicznościach, żebyśmy dojrzewali do tego wszystkiego, co Duch Święty ma nam do zaproponowania. Proszę sobie wyobrazić, jak na to pełen patrzy święty Antoni. W jednym ze swoich pism, bo święty Antoni trzeba dodać, że został ogłoszony doktorem Kościoła przez Piusa XII. Doktor Kościoła to właśnie taki mężczyzna czy kobieta, którzy gwarantują wielką wiedzę o prawdach religijnych przede wszystkim, ale o wszystkim też co odnosi się do człowieka. Takich doktorów Kościoła w ciągu tych 2000 lat to mamy 30 paru. To nie są nominacje, jak to bywają u nas, hurtem pojawiające się. Ale rzeczywiście po tej nominacji doktora Kościoła
muszą dwie rzeczy towarzyszyć: świętość i mądrość. Nie sama mądrość, nie sama świętość, ale jedno i drugie. I święty Antoni jest właśnie doktorem Kościoła i ma tytuł doktora ewangelicznego. Czyli dla niego Ewangelia to była jakby księgą życia, do której ciągle się zwracał i na niej się uczył. Dlatego święty Antoni w tym swoim piśmie, które dotrwało do naszych czasów, jest polski przekład, bardzo wielu jego pism można sięgać po nie, to pisze tak: kto napełniony jest Duchem Świętym, ten przemawia różnymi językami. Różne języki to różne sposoby świadectwa o Chrystusie. Proszę zwrócić uwagę, różne języki to nie chodzi o słowa, ale to różne świadectwa o Jezusie Chrystusie. A zatem, jakie to świadectwo? Pokora, ubóstwo, cierpliwość, posłuszeństwo. Przemawiamy nimi wtedy, gdy inni widzą je w nas. Kiedy dostrzegają nas pokory, skromność, ubóstwo, to my wtedy właśnie przemawiamy. Czyli nie o słowa chodzi, ale o treści, tak bardzo wyraźnie, tak bardzo jasne. Mowa zaś jest skuteczna wówczas, kiedy przemawiają czyny. A więc sama mowa, bez czynów do niczego. A zatem, tu się święta do nas wraca, proszę nas, niechaj zamilkną słowa, a odezwą się czyny. U nas tymczasem pełno słów, ale czynów prawdziwych ustwowi. To właśnie nas zachęca, skoro dzisiaj przypominamy świętego Antoniego i to w roku, kiedy zastanawiamy się o Duchu Świętym, właśnie nam odpowiada, że Duch Święty jest tym, który jak gdyby nam dopomaga do tego, żebyśmy stawali się świadkami, tymi świadkami, którzy przez swoją postawę, przez swoje zachowanie starają się ukazywać wszystkim, gdzie jest nasz cel, co mamy robić, aby nasze życie nie zostało zmarnowane i w jaki sposób też tak samo przyczyniać się do odnowy, a więc do tej autentycznej niepodległości, bo niepodległość polityczna jest bardzo dobra, niepodległość wojskowa jest bardzo dobra, ale niepodległość moralna, kiedy my jesteśmy niepodlegli grzechu, różnego tutaj wadą i słabością, kłamstwo czy takim czynem i słabym, różnego potknięcia, to jest dla nas bardzo ważne i może nawet najważniejsze, bo dzięki temu wtedy łatwiej nam też stać na straży tej niepodległości społecznej, czy też niepodległości politycznej. Także święty Antoni, może właśnie dlatego jest taki popularny, że nawet jeżeli nie wszyscy znają jego życiorysy, wiedzą, że coś jest w nim takiego szczególnego, coś, co wychodzi naprzeciw naszym potrzebom i naszym oczekiwaniom. Niech to będzie dla nas okazja, abyśmy, korzystając z przypomnienia tego świętego, żebyśmy też od niego się uczyli, w jaki sposób mamy podchodzić do naszego życia, do naszych zadań. Czy to będzie rodzina, czy to będzie praca, czy to będzie cierpienie nawet, bo to wszystko przecież może się zdarzyć. Ale żebyśmy od początku starali się dzieci wpajać do tego. Nie w jakiś sposób taki zewnętrzny, ale bo najczęściej przez sam przykład. Jeżeli mamusia tak robi, jeżeli tatuś tak robi, że to wygląda tak bardzo przekonująco, to wtedy możemy zupełnie inaczej do tego podchodzić. Dzieci zaczynają myśleć. Pamiętam wspomnienie jednego z takich Amerykanów, który właśnie był też Francuzem. W czasie I wojny światowej przebywał we Francji. Był przedstawicielem jakiejś tam korporacji, będzie siadał za bardzo, nie wiem co to znaczy, ale korporacji amerykańskiej. Przyszła pierwsza wojna światowa, więc dyskutowano, jak to wygląda, co z tym. I kiedyś w jego domu znalazł się gość, znajomy, zaczęli dyskutować o Fryderyku Wilhelmie, cesarzu niemieckim. No więc opinie były różne. Także doszło to między mężczyznami do ostrzejszego takiego spięcia się i wreszcie ten gość bierze kapelusz, czyli mówi dziękuję bardzo za wszystko i wychodzi. Kiedy on wyszedł, ten właśnie gospodarz, po jakimś czasie, kiedy ochłonął z tego wszystkiego, mówi do swojej małżonki: wiesz, muszę pójść go przeprosić, bo to nieładnie, żeby z domu naszego ktoś wyszedł zajmowany. Mieli dwójkę dzieci, dziewczynka to może 12 lat, chłopak może 14. Dzieci oczywiście znajdowały się w sypialni, a
Ale jak to dzieci sobie drzwi nie całkiem zamknęły, troszeczkę masz pana. I dzieci to wszystko słyszały. Więc kiedy ojciec tak się zdecydował, mimo że żona wracała, wiesz, bo tu mogło się jakiś żołnierze się kręcić, mogło mu cięgnieżyć, to wszystko to niebezpieczne, ale mówi, nie, to mój obowiązek wziął laskę, kapelusz na głowie poszedł. A kiedy wrócił i małżonka drgnęła, te dzieci też. I ten chłopczyk mówi do dziewczyny, widzisz, jak to dobrze mieć dobrego ojca. Bo jak ojciec jest dobry w domu, to mury są silniejsze dwa razy. To światło jest dwa razy jaśniejsze. To jest wyznanie tego chłopca. Więc co to znaczy? Kiedy my tą mądrością, dzięki Duchowi Świętemu potrafimy poprzez nie słowa, ale właśnie poprzez te czyny, poprzez to, co będziemy robimy, wpływać o tym na bardzo takie różne sytuacje, przyczyniać się do tej odnowy, do umocnienia naszego dobrego postępowania. Dlatego chcemy podziękować dzisiaj za tego świętego Antoniego, ale też za to, że po kilkudziesięciu latach, kiedy tutaj nie mogło być miejsca dla Franciszka, dokładnie 50 lat temu zdarzyło się, że biskup Świrski, teraz toczy się takie dochodzenie, aby starać się o jego beatyfikację, bo to był święty człowiek. Wtedy spotykałem się z nim, byłem także nawet na jego pogrzebie. To był bardzo święty, szlachetny człowiek wielkiej kultury. W czasie okupacji przebywał na terenie Wileńszczyzny. Ponieważ tamte prześladowania były silne, jako profesor Uniwersytetu Wileńskiego Stefana Maturego, to musiał po prostu wszystko to zostawić, przebrać się na parobka i w jednej z wiosek, niedaleko Wilna, Trokiele, tam po prostu zwyczajnie pracować u jednego z rolników. Jak przychodził do kościoła, to wikary nie mógł podejść do niego, chociaż dyskretnie starał się dopomagać czy prowadzić. Bo zaraz mógł ktoś donieść. Trzeba było wielkiej ostrożności i tak przetrwał do końca wojny. A potem po wojnie, kiedy uniwersytet został zlikwidowany, bo Związek Radziecki tam się pojawił, no wtedy przeniósł się do Białegostoku i w 1946 roku został mianowany biskupem świdleckim. Bardzo człowiek istotnie życzliwy i bardzo świętobliwy. No właśnie on na 3 tygodnie przed śmiercią, nie wiedział o tym, że umrze, ale na 3 tygodnie przed śmiercią, kiedy ówczesny ojciec prowincji Białogardzki przybył do niego z prośbą, aby sfinalizować te wszystkie sprawy, podpisał dekret o przyjęciu do kapucynów i przekazaniu tego wszystkiego na rzecz pod ochronę, raczej pod opiekę zakonu braci mniejszych kapucynów. To właśnie w pewnej mierze też ukierunkowało. Potem jasna rzecz, że ten kościół przestał być kościołem Wojska Polskiego, wybudowano coś innego tam gdzieś, teraz wojska nie ma z kolei, ale że nadal młodzież prowadził i młodzieżą się zajmował, właśnie po to, żeby tą mądrością, jaka płynie do nas dzięki Duchowi Świętemu dociera, żebyśmy mogli w jakiś sposób podchodzić do wszystkich z tą mądrością i przyczyniać się do naszego rozwoju, do naszego ubogacenia. No a w tej chwili my wiemy, w tej chwili już nie jest tak istotne, czy ktoś ma tyle lat czy więcej. Wszyscy potrzebujemy Ducha Świętego, tej pomocy. I to, że my przez cały rok rozważamy, nie tylko jeden, na temat Ducha Świętego, to nie może się zakończyć pewnego rodzaju odczytaniem jakiegoś wezwania. To musimy być świadomi, żeby ten Duch Święty miał do nas dostęp, żebyśmy się zwracali do Niego. Duchu Święty przyjdź, bo Duch Święty do nas przyszedł najpierw we Chrzcie Świętym, ale potem przyjęliśmy Go w czasie bierzmowania. A bierzmowanie to jest taki sakrament, który trwa do dzisiaj. Każdy z nas, którzy przyjęliśmy sakrament bierzmowania, to jakkolwiek się mówi, że chłopcy czy dziewczęta, kiedy przystąpią, to już potem w kościele nie widać, to oczywiście jest nieporozumienie, to brzydko wygląda, ale my powinniśmy wiedzieć, że sakrament bierzmowania trwa do końca życia. Jego istota na czym polega? Jego istota polega na tym, że my współpracujemy z Duchem Świętym. Mogę się powiedzieć, że przez ten sakrament Duch Święty zobowiązuje się, że będzie nam to pomagał, a my jednocześnie zobowiązujemy się, że będziemy się zwracać i słuchać. Zobowiązuje się, że będzie to pomagał w tych sprawach,
które są bardzo dobre, które są dobre, które są uczciwe. Mogę powiedzieć z własnego życia, że z powodu Ducha Świętego jest czymś niesamowitym, nieoczekiwanym nawet. Po różnych sytuacjach ta pomoc daje sobie znać. Był taki czas, kiedy musiałem wędrować po różnych krajach, gdzie nie wolno było zadzwonić, nie wolno było napisać listu, bo wszystko było rozczytane. I nieraz przyjeżdżałem z daleka i zawsze spotkałem tych, z którymi chciałem się spotkać, bo było trzeba by się spotkać. Także moje osobiste nawet doświadczenie, nie jakiś taki zewnętrzny typ. Świat, jak bardzo wiele możemy zawdzięczać do kogoś, ale warunek to musi być szlachetna współpraca. To musi być oparta na dobro, na uczciwość. Tego właśnie nas więcej także uczy święty Antoni. Dlatego dziękuję za to, że tu mogli powrócić synowie świętego Franciszka. Że to właśnie wtedy, jeszcze wcześniej, to się brat, ojciec nasz błogosławiony honorat, to on korzystał z tych franciszkanów, którzy wówczas byli, bo stąd wyjechał, kiedy miał 14 lat. Na pewno tu te pierwsze powołania franciszkańskiego, jakieś u niego odruchy dały sobie znać. Potem w Warszawie, to inna sprawa, po odbyciu zresztą w Cytadeli prawie rocznego więzienia, młody chłopiec. Ale w każdym razie ważne, że teraz ta duchowość świętego Antoniego do nas może przemawiać jeszcze bardziej skutecznie. Dlatego proszę, aby święty Antoni był właśnie dla nas takim orędownikiem, był tym mistrzem swoistym, który ukazuje nam, w jaki sposób mamy współpracować z Duchem Świętym. Bo wtedy my wypełniamy i swoją misję, i przyczyniamy się także z jakimś dobrem do rozwoju innych. A my wiemy, że w naszym życiu, że tak bardzo dużo jest kłamstwa, że tak bardzo dużo nieuczciwości, tak bardzo szansa jest wiele, tego przekupstwa, to coś straszliwego. To nie możemy tego lekceważyć, bo to jest coś, co blokuje nasz rozwój, co blokuje, owszem, pozostają praktyki zewnętrzne, ale nie ma tego ducha, nie ma tego entuzjazmu, który powinien być zawsze wtedy, kiedy chodzi o coś dobrego. Dlatego prosimy z tego serca, właśnie dzięki za to, że Pan Bóg sprawił, że duchowość świętego Franciszka daje tutaj osobie znać, że możemy wśród wszystkich duchowości, bo wszystkie są piękne. I księży diecezjalnych, i z innych zakonów, paulinów, i oblatów, z którymi się spotykamy. Ale ta jest też tak samo, dlatego że w tej duchowości możemy uczestniczyć w prostszym rozwoju, a dzięki temu także coraz lepiej rozwijać naszą osobowość, żeby dla nas to dążenie do świętości, żeby dla nas to dążenie do tej mądrości, to nie było czymś tylko zewnętrznym, ale żeby było czymś takim zupełnie oczywistym, żeby dzięki temu w naszych rodzinach było coraz więcej pokoju, w naszych miastach i wioskach więcej współpracy, zrozumienia i w naszej ojczyźnie, aby ta niepodległość oparta na mocy duchowej, na tej czystości naszego ducha, żeby ona okazała się przynajmniej na wiele wieków trwała. Amen.